Numer 10. Mumbai Central Prison, Indie. Jest to najstarsze i największe więzienie w Bombaju, wybudowane przez Brytyjczyków prawie 100 lat temu. Pierwotnie przeznaczone dla 800 niebezpiecznych więźniów, obecnie mieści blisko 5 razy więcej, bo aż 3000. Jak można sobie wyobrazić, warunki są bardzo złe, a wielu więźniów dzieli wspólnie małe cele. Przeludnienie doprowadziło do przemocy gangów, a więźniowie są podzieleni na różne grupy. Pomimo tego wszystkiego bezpieczeństwo w centralnym więzieniu w Bombaju jest ścisłe i rzadko zdarzają się próby ucieczki. Mury otaczające więzienie są niezwykle wysokie, a także naelektryzowane. W ośrodku znajduje się również coś, co nazywa się celami Anda. Te owalne cele są przeznaczone dla najgorszych z najgorszych, a ich kształt pozwala strażnikom monitorować więźniów ze wszystkich stron. Numer 9. Więzienie Kincheng, Chiny. Osławione więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Kincheng jest jedynym więzieniem wojskowym w Chinach. Zbudowana w 1958 roku z pomocą Sowietów klatka Tygrysa znajduje się w Pekinie na wysokości 900 metrów nad poziomem morza. Kincheng było domem dla wielu więźniów politycznych i osób z wyższych sfer chińskich, m.in. dla żony największego chińskiego dyktatora Mao Zedonga. Więźniowie są podzieleni klasami rankingowymi na podstawie ich przedwięziennego życia. Osoby o wyższym statusie społecznym są często traktowane lepiej niż osoby z klasy niższej. Cele w Kincheng mają powierzchnię 60 metrów kwadratowych i nie zawierają piętrowych łóżek. W ośrodku nie używa się również nazwisk, a każdy ma przydzielony specjalny numer. Nad pilnowaniem osadzonych czuwa ponad 5000 pracowników, którzy ze względu bezpieczeństwa nie używają swoich nazwisk, lecz stopni. Numer 8. Tadmor Prison, Syria. Zbudowane przez siły francuskie na początku XX wieku w formie koszar wojskowych, więzienie Tadmor w Syrii jest obecnie znane jako jedne z najtrudniejszych do przeżycia, dzięki szalonym naruszeniom praw człowieka i fatalnym warunkom. Jeśli chodzi o ucieczkę, to obiekt znajduje się na środku pustyni, około 200 km na północny wschód od stolicy Syrii, Damaszku, na szczycie którego jedynym sposobem na wejście jest długi tunel, który w całości trzeba by było przeczołgać. Nie daje to więc osadzonym większych szans do popisu. Przetrzymywano w nim zarówno więźniów politycznych, jak i zwykłych przestępców. Tortury były na porządku dziennym, a podstawowe prawa człowieka nie istniały. Więzienie otaczały wysokie mury, a liczne wieże strażnicze miały w pogotowiu snajperów. A gdyby komuś przyszło na myśl podjąć próbę ucieczki, to poza murami dookoła znajdowały się również wojskowe barykady wraz z polem minowym. Więzienie zostało zdobyte i zniszczone przez bojowników Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu w maju 2015 roku. Numer 7. Więzienie Fuchu, Japonia. Więzienie Fuchu, które przed końcem II wojny światowej było domem dla przywódców komunistycznych, jest zarazem największym więzieniem w Japonii. Przetrzymuje przestępców zarówno lokalnych, jak i zagranicznych w liczbie ponad 3000. Cele podzielone są na 4 bloki. Więźniowie zwykli, cudzoziemcy, więźniowie chorzy psychicznie oraz niepełnosprawni. Życie więzienne w Fuchu jest niesamowicie uporządkowane. Przeciętny dzień spędza się w pracy po 8 godzin z krótkimi przerwami na posiłki i ćwiczenia. Rozmowy telefoniczne i wizyty są na ogół ograniczone do minimum, a patrzenie w górę podczas posiłków jest zabronione. Więźniowie nie mogą nawet siedzieć tak, jak im się podoba, ale zgodnie z wyznaczonym planem w swojej celi. Mówi się, że jest to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie więzień świata pod względem bezpieczeństwa, lecz niestety Japonia nie chce się dzielić swoimi sekretami. Pozostało nam trzymać ich za słowo, gdyż w 90-letniej historii Fuchu jeszcze żadnemu osadzonemu nie udało się stamtąd zbiec. Numer 6. Camp Delta, Kuba. Ten amerykański obóz więzienny, znany również jako Zatoka Guantanamo, ma długą i brudną historię. Jest to więzienie dla podejrzanych o zbrodnie wojenne i terrorystów. Został wzniesiony w 2004 roku po ataku World Trade Center z 11 września. Jest zarządzany przez siły bezpieczeństwa złożone z żandarmerii wojskowej US Army i US Navy. Koszt budowy wyniósł około 20 milionów dolarów. Istnieją 4 główne obozy, w których przetrzymywani są więźniowie. Zaczynają w obozie trzecim, gdzie warunki są okropne. Mówi się, że dochodzi tutaj do tortur, jeżeli skazany nie chce współpracować. Jeśli zatrzymani są pomocni i udzielają informacji, są następnie przenoszeni do obozu drugiego i obozu pierwszego, gdzie mają dostęp do pryszniców, ćwiczeń i innych udogodnień. Obóz czwarty to ostatni przystanek, w którym więźniowie są traktowani najbardziej humanitarnie. Istnieje również kilka innych obozów dyscyplinarnych, z których najgorszy jest obóz siódmy. Ucieczka jest niemożliwa. Osoby uwięzione w Camp Delta najprawdopodobniej spędzą tam resztę życia, a do stałego pilnowania jednego więźnia wyznacza się aż do 12 strażników. Numer 5. La Santé, Francja.
Zbudowane w 1867 roku w samym sercu Paryża, francuskie La Santé jest jednym z najsłynniejszych więzień na świecie. Pomimo lokalizacji w sercu miasta, architektura więzienia i środki bezpieczeństwa są tak proste i skuteczne, że nie ma co liczyć na ucieczkę. Warunki panujące w tym zakładzie karnym są wręcz barbarzyńskie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że znajduje się on w stolicy europejskiego kraju. W celach nie ma toalet, a jedynie dziury w ziemi. Z pryszniców leci brązowa ciecz, która raczej nie przypomina wody. Na dodatek wszędzie biegają tabuny szczurów, co zmusza więźniów do trzymania swego dobytku pod sufitem. Kilka lat temu przekonało się o tym kilku więźniów, którzy próbowali się wydostać na zewnątrz przez rurę kanalizacyjną. Uciekinierzy udusili się na śmierć z powodu zamknięcia tunelu przez straż. Suma tych wszystkich wad powoduje, że odsetek samobójstw w La Santé jest wyjątkowo wysoki. Numer 4. Więzienie Czarny Delfin, Rosja. Nazwa pochodzi od ikonicznego posągu delfina, który wita nas na wejściu. Wśród obecnych przestępców są seryjni mordercy, więźniowie polityczni oraz kanibal Władimir Nikołajew. Wszyscy przetrzymywani w tzw. celach w celach, czyli klatce o stalowych prętach uniemożliwiających kontakt z drzwiami i oknami podstawowej celi. Żadne pomieszczenie w więzieniu nie znajduje się na parterze, więc nie ma szans na wydrążenie tunelu, a więźniowie są pod całodobowym nadzorem wideo, podczas którego światła są zawsze włączone. Ilekroć więźniowie wychodzą ze swoich cel, są eskortowani w pozycji zgarbionej, aby nie mogli odwzorować układu budynku. Tymczasem strażnicy robią obchód co 15 minut i aby wyeliminować jakąkolwiek możliwość współczucia, każde drzwi celi wypisane są zbrodniami jej mieszkańca. Numer 3. Zakład karny oddziału północnego, USA. Zakład w Maryland na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych koncentruje się na głównej wieży kontrolnej. Stąd potrzeba tylko dwóch funkcjonariuszy do obsługi całego obiektu. Od drzwi i bram, po kamery i zasilanie, a nawet przepływ wody do poszczególnych cel. Same cele są zbudowane z betonu i pokryte wysokiej jakości żywicą epoksydową. Tym samym nie zostawia się miejsca na błędy oraz luki, które mogłyby ukryć kontrabandę. Łóżka, umywalki i toalety są przymocowane do podłogi. Ich śruby są zaokrąglone, a instalacja wodno-kanalizacyjna jest podwójnie wzmocniona. W przypadku buntu uciekiniera czeka 20 km zakrzywionego do wewnątrz drutu kolczastego z czujnikami ruchu, strażnikami patrolowymi i psami. Jedyną wadą tego zakładu jest brak sali sądowej na miejscu. Zostawia to spory margines błędu dla potencjalnych uciekinierów. Wykorzystał go pewien więzień, który podczas transportu zdołał odebrać broń strażnikowi, po czym wziął zakładnika, a następnie ukradł samochód. Po krótkim czasie skazanego udało się odnaleźć i solidnie ukarać, a podczas całej sytuacji nikomu nie stała się krzywda. Numer 2. Federalne Centrum Altiplano, Meksyk. Z 26 hektarów terenu samo więzienie zajmuje tylko 2. Pozostała część to uzbrojeni strażnicy i punkty kontrolne, strzeżone przez wieże i czołgi bojowe. Nawet poza granicami nie ma nic w promieniu wielu kilometrów, w tym także sygnały telefonii komórkowej. Altiplano jest nazywana fortecą. Ściany o grubości 3 metrów, detektory materiałów wybuchowych, ukryte mikrofony, a także czujniki ruchu i kamery blokują jakiekolwiek niepożądane działania. Są jednak ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Tak było też w 2015 roku, kiedy to z obiektu zbiegł meksykański baron narkotykowy El Chapo. Wśród ciągłego hałasu związanego z pracami hydraulicznymi, jego ludzie wykopali drogę do celi. Przemycili oni wcześniej zegarek z GPS-em, który wskazał martwy punkt kamer, prysznic. 11 lipca po zażyciu leków El Chapo wspiął się przez dziurę i zszedł po długiej drabinie. 10 metrów pod jego celą stał motocykl na szynach, na którym przestępca przejechał 1,5 kilometra na pobliski plac budowy. Stamtąd został załadowany do kłada i przetransportowany do swojego pałacu w górach. Bandyta został złapany rok później i na stałe przeniesiony do najlepiej strzeżonego zakładu karnego na świecie. A jest nim? Numer 1. ADX Florence. Nikogo nie powinno dziwić, że najbardziej strzeżone więzienie na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. ADX Florence to więzienie typu Supermax, które zostało otwarte w 1994 roku. Więzienia typu Supermax charakteryzują się nowoczesnymi systemami oferującymi szerokie środki kontroli nad skazanymi, m.in. stałe monitorowanie oraz identyfikatory pozwalające na zlokalizowanie więźnia. Obiekt obsługiwany przez Federalne Biuro Więziennictwa jest wbudowany w zbocze góry i ma obwód z drutem kolczastym oraz patrolującymi psami stróżującymi. Wewnątrz obiektu znajdują się czujniki ruchu, ukryte kamery oraz 1400 zdalnie sterowanych drzwi. Chociaż ADX Florence mieści tylko 340 więźniów, przestępcy ci są znanymi szpiegami i przedstawicielami gangów, stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.
są przetrzymywani w swoich celach przez 23 godziny na dobę, z dala od innych osadzonych. Swój wyrok odsiaduje tam m.in. El Chapo, przywódca narkotykowego kartelu Sinaloa, wspomniany przed chwilą, oraz Jokar Sarnaev, który jest odpowiedzialny za zamach bombowy podczas maratonu bostońskiego w 2013 roku.